Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie. Przepraszam publiczność zgromadzoną w faktycznym Domu Kultury, że ja już zacząłem tak punktualnie o 19, ale ze względu na transmisję online. Witam wszystkich też przed ekranami wszelakimi w imieniu Fundacji Instytut Reportażu, która zajmuje się literaturą faktu, propagowaniem literatury faktu, nie tylko literatury faktu, kultury faktu, czyli wszystkiego tego, co nazywamy też z angielska non-fiction. No ale dzisiaj właściwie non-fiction, tylko że takie, bym powiedział, non-fiction filozofujące. Kilka dni temu, a nie, jeszcze bo zapomniałem o komunikacie takim tym, jak to w kościele to są te komunikaty parafialne, tak. Ogłoszenia parafialne. Zapomniałem o ogłoszeniu parafialnym takim, że wszystko to oczywiście dzieje się w faktycznym Domu Kultury przy Gałczyńskiego 12, gdzie nieustająco zapraszamy publiczność, już można przychodzić. Jest bardzo sympatycznie, na przykład dzisiaj przed spotkaniem widzowie otrzymali wino białe i czerwone, także zapraszam. A to, że tutaj odbywają się praktycznie w tej chwili codziennie wieczory poświęcone literaturze, to jest także zasługa Miasta Stołecznego Warszawy, Wydziału Kultury, który nas bardzo wspiera w naszej działalności, a zwłaszcza w działalności FDK-u, czyli faktycznego Domu Kultury. No to teraz do tego, co dzisiaj. Kilka dni temu usłyszałem w radiu tak kątem oka się mówi, kątem ucha usłyszałem, ktoś powiedział, to nie jest dobry czas na filozofowanie, bo, ale już nie dosłyszałem dlaczego, a wydaje mi się, że właśnie to jest bardzo dobry czas na filozofowanie i nie ma złego czy nieodpowiedniego czasu na filozofowanie. Filozofujmy, dopóki żyjemy, a jak rzeczywistość nam udowadnia, życie może być bardzo krótkie, ale trzymam za nas wszystkich kciuki. Mili Państwo, ulubiona filozofka wydawnictwa Dowody na istnienie, które to wydawnictwo jest częścią Fundacji Instytut Reportażu. Ulubiona filozofka, bo wydaliśmy już jej Szczeliny istnienia, a teraz Błony umysłu. Jolanta Brach-Czaina. Niestety, pani profesor już nie ma z nami, ale bardzo się cieszę, że jest na sali mąż pani profesor. Także witam pana Czaję bardzo serdecznie. Usiadł skromnie w ostatnim rzędzie. Będziemy dzisiaj mówić o tej książce, która jest książką kultową właściwie, mogę powiedzieć, Błony umysłu. Tę rozmowę między sobą poprowadzą Sylwia Hutnik i Monika Tutak. Witam Was bardzo serdecznie. Dobry wieczór, witamy. I tylko zapowiem, że gdzieś za jakieś 40 minut będziemy emitować spektakl z teatru, czy fragment spektaklu według Szczelin istnienia z teatru Williama Chorzycy w Olsztynie. Williama w Toruniu. Williama Chorzycy w Toruniu. O, to tyle zapowiedzi parafialnej. I teraz oddaję głos moim koleżankom. Ja witam Państwa bardzo serdecznie w Faktycznym Domu Kultury. Jest ze mną Sylwia Hutnik, kulturoznawczyni, pisarka, aktywistka, publicystka, ale może zgodnie z filozofią przywracania miejsca kobiet w historii powinnam Cię przedstawić tak, jak podpisała się Jolanta Brach-Czajna w Błonach umysłu, czyli imionami swoich przodkiń, a więc jest z nami Sylwia, córka Grażyny, wnuczka Barbary i Józefy, dobrze pamiętałam. A ja nazywam się Monika, jestem córką Małgorzaty, wnuczką Marii i Lody. I powiem Państwu, że tak jak wspomniał Mariusz, ja w pierwszym momencie, kiedy usłyszałam zaproszenie do Faktycznego Domu Kultury na spotkanie o filozofii profesor Brach-Czajny, pomyślałam, że to nie miejsce i czas, że dzieją się teraz tak ważne rzeczy, tak historyczne, że w zasadzie, czy my powinniśmy zajmować się błonami umysłu i krzątactwem, a potem zdałam sobie sprawę, że w zasadzie w każdej wolnej chwili
krzątam się. Teraz się krzątam. To mnie uspokaja, to mi daje ukojenie. To pokazuje, że moja codzienność trwa, że nie jest przerwana i że nic jej w zasadzie nie zagraża. A potem akurat przeprowadzałam wywiad z Łesią Wakuliuk, ukraińską dziennikarką telewizji Ukraina 24, która powiedziała mi to samo. Łesia jest teraz we Lwowie u swoich rodziców, uciekła z Buczy i powiedziała mi, że ona w zasadzie w każdej wolnej chwili po prostu sprząta, porządkuje, układa, bo jeszcze ma ten kawałek podłogi, który może zamieść, bo jeszcze ma ten dom, o który może zadbać. I to było niesłychane, bo ja sobie zdałam sprawę, że zaczęłam słyszeć co mówią inne osoby na temat krzątactwa i jego roli w naszej codzienności. I w tym samym tonie wypowiadała się jedna z ukraińskich kobiet w telewizji. To było fascynujące, bo powiedziała, że ona tuż przed wojną kupiła 5 litrów płynu do prania tylko po to, żeby zaklinać swoją rzeczywistość. To znaczy wojska rosyjskie już stały przy granicy, a ona wierzyła, że dopóki ma ten płyn, to te pranie się odbędzie. To jej po prostu rzeczywistość się wydarzy i jej codzienności nic nie przerwie. Niestety przerwało. I wtedy sobie pomyślałam, że rzeczywiście to, tak jak pisała profesor Brachczajna, krzątactwo wypełnia nasze życie, nadaje mu sens. I ta filozofia codzienności jest jak najbardziej adekwatna, a w zasadzie uzmysłowiła mi to Sylwia, do której zadzwoniłam z wątpliwościami i powiedziała, że właśnie teraz jest czas i miejsce na filozofię profesor Jolanty Brachczajny. Dlatego chciałam cię zapytać, jakie ta filozofia ma teraz dla ciebie znaczenie? Jak ją czytać dzisiaj? To dość szerokie pytanie, ale nawiązując do tego, o czym powiedziałaś i tych czasów przed wojną i zaklinania rzeczywistości i rozbijania wojska płynem do prania oraz krzątania się w czasie wojny jako elementu może desperackiego dla wielu osób, lecz jednak trzymania się rzeczywistości, pociągnę tę historię na bardziej optymistyczną, na czasy powojenne i przypomnę kilka zdjęć, które pochodzą z 1945 roku, kiedy masowo warszawianki i warszawiacy wracali do zburzonego, zniszczonego miasta. Jest takie jedno z, nie chcę powiedzieć ulubionych zdjęć, bo to niestosowne określenie w stosunku do tego kadru, ale zdjęcie pochodzące z ulicy Grażyn na warszawskim Mokotowie, przedstawiające kobietę z dziećmi, która siedzi z nimi przy stole. Na stole jest obrus, na środku stołu stoi waza z zupą. Oni są w trakcie posiłku i wszystko byłoby w porządku, gdyby nie to, że w miejscu, w którym siedzą, nie ma ścian i jest podłoga. A jak jest podłoga, to już można postawić stół, a jak jest stół, to już można go czymś nakryć, żeby było milej. To zdjęcie jest dla mnie symbolem powrotu do rzeczywistości. Nie ma naszej rzeczywistości bez codzienności, nie ma codzienności bez pracy na jej rzecz i nie ma poczucia stabilizacji bez płynu do prania. Dokładnie. A propos stołu, kiedyś usiadłam przy stole kuchennym z profesor Brachczajną, bo profesor uważała, że filozofię można znaleźć wszędzie, nawet nad kuchennym zlewem. I w zasadzie była tak przenikliwą obserwatorką, że w każdym ruchu widziała filozofię i doszukiwała się znaczeń. Zresztą mówiła, że czytamy dużo więcej znaczeń niż w książkach, że codzienność jest wypełniona znaczeniami. Zresztą w Błonach umysłu mamy fantastyczny rozdział na temat kubka czy filiżanki. I uważała, że wszystko ma swoje metafizyczne znaczenie. Nawet zwykła ścierka, do tej ścierki pewnie jeszcze będziemy wracały. To, co mnie zaskoczyło, to, że profesor powiedziała, że kiedy pisała swoje książki, zwłaszcza Szczeliny Istnienia, nie korzystała nigdy z żadnych opracowań, z żadnych książek, bo nie było nic na temat tego, czym się zajmowała. Nie było doktoratów, nie było rozpraw naukowych. No, zajęła się tym tylko ona. Była pionierska, była prekursorką i odkrywczynią, prawda? Tak, być może to właśnie dzięki niej tych książek jest teoretycznych o wiele więcej.
ja pracując nad swoim doktoratem o życiu codziennym właśnie w powojennej Warszawie, mogłam korzystać z różnych teoretycznych opracowań, ale właściwie wszystkie one były takie trochę filuterne, prędzej czy później. I jeśli przypomnę już taką też klasyczne opracowanie Antropologia codzienności profesora Rocha Sulimy, no to oczywiście jakby metodologia i aparat, jego wiedza, ale też przenikliwa interpretacja tego, co wokół nas, są oczywiście nie do podważenia. No ale umówmy się, jeżeli ktoś analizuje osiedlowych pijaczków, którzy stoją na rogu i mają tam swoje zebrania i poświęca temu miesiące, stojąc niczym Madonna parapetowa w oknie i filując w ich stronę, no to prędzej czy później ktoś jakoś bardziej usztywniony naukowo powie, że jest to jakaś kompletna bzdura. Antropologia codzienności traktowana jest jako taka skundlona nauka kulturoznawstwa. Kulturoznawstwo też tak jest traktowane, więc to już najgorzej. A tymczasem nie chodzi tylko o bitwę nad właśnie narzędziami, którymi możemy analizować codzienność, ale nad fascynację tym, co wokół nas. I myślę, że trzeba być geniuszem, a w tym wypadku naszej bohaterki dzisiejszego wieczoru geniuszką życia, żeby dostrzegać wszystko to, o czym można się naumieć i naczytać w przepasnych tomach, przypisach i bibliografii i odnieść to do kubka, kabaczka, drylowania wiśni, jeżdżenia na szmacie i krzątactwa. I uważam, że to jest prawdziwa nauka. To znaczy osobiście nie interesuje mnie nic, co jest tylko w bibliotece albo w jakimś bardzo mądrym dziele, jeżeli nie umiem tego odnieść do mojej rzeczywistości. To też jest zaproszenie do obserwowania i do nazywania codzienności właściwie każdej osoby. W tym sensie jest to doświadczenie uniwersalne, sprzątanie, pranie, no właśnie krzątanie się, krzątactwo, które jakby jest nazwą zaproponowaną w poprzedniej książce Szczeliny Istnienia, które właściwie weszło już do języka. Jest to doświadczenie każdej i każdego z nas. W tym sensie to jest też bardzo wkluczające, że już tak powiem, zejdę z tego piedestału naukowego, ponieważ każdy z nas jest ekspertem do spraw prania, do spraw ścielenia łóżka, do spraw gotowania obiadu i tak dalej. I dzięki temu każdy może się na ten temat wypowiedzieć. Nawet jeżeli ktoś zamknie naszą rozmowę mówiąc, nie lubię gotować albo nigdy tego nie robię, to też o czymś będzie opowieść. W tym sensie codzienność jest przezroczysta z jednej strony. Trudno bowiem, gdybym zadała Państwu pytanie, żeby na przykład omówić nasz dzień od momentu, kiedy otworzyliśmy oczy i pewnie większość z nas mówiłaby o czymś spektakularnym, typu odpisałam na 20 maili, poszłam tu, miałam spotkanie, ale mało osób powie o tym, że właśnie wyjęło, nie wiem, naczynia ze zmywarki, nienawidzę tego, albo właśnie wstawiło kolejne pranie i tak dalej. Są to rzeczy nieważne, błahe i kiedy w Fundacji Mama robiłyśmy taki projekt badawczy, lista czynności domowych, w których zapytałyśmy matki, co tak naprawdę robią w domu, kiedy wszyscy myślą, że one siedzą w tym domu z małymi dziećmi, znaczy pewnie by chciały posiedzieć, ale się raczej nie da zwykle. I one wymieniały te czynności domowe, rozbijając je na możliwie najwięcej takich szczegółowych, czyli nie tylko mówiły wstawię pranie, ale no właśnie kupię proszek, płyn do płukania, posegreguję na kolorowe i białe, wstawię pranie, wyjmę, rozwieszę, uprasuję, ewentualnie nie uprasuję, ale włożę do szafy. To już tam jest 6 czy 7 tych czynności. Średnio wyszło około 130 czynności dziennie, które wykonuje osoba zajmująca się dzieckiem. Jeśli tych dzieci jest więcej albo na przykład w domu są osoby wymagające opieki z niepełnosprawnościami, starsze i tak dalej, to tych czynności nawet jest 200 dziennie. Tych takich małych rzeczy, o których nigdy byśmy tu sobie nie powiedzieli, bo przecież o czym tu mówić, jak znowu odkurzałam. W tym sensie przeniesienie tego, inaczej, zniesienie tego z piedestału naukowego, filozoficznego w tym wypadku, a z drugiej strony przeniesienie tego, coś bardzo ważnego, z czego składa się nasze życie, z tego obrusu i wazy z zupą, uważam, że jest jakimś genialnym posunięciem. To znaczy, to jest rewolucja. I bardzo cieszę się, że ta książka w pewnym momencie zrobiła
takie zamieszanie, pewnie o tym jeszcze powiemy, w bardzo różnych też środowiskach, nie tylko naukowych. W tym sensie uważam, że to jest przełomowe przeniesienie tego, co nasze wspólne, to doświadczenie błahe i pozornie przezroczyste, w obszary filozoficzne czy naukowe. A co ciekawe, profesor Brachczajna mówiła mi w wywiadzie, kiedy się spotkałyśmy wiele lat temu, że nie lubi się krzątać, nie cierpi krzątactwa, to ją irytowało, a napisała tę książkę tylko dlatego, że to i tak wypełniało czas, że zmuszało ją do namysłu. I jednocześnie, czy to nie jest tak, że to kobieta właśnie napisała tę książkę i mogła napisać tę książkę? No, oczywiście. Socjalizowane do tańczenia ze szmatkami już od maleńkości. Doskonale wiemy, że bez tego urządzania świata ten świat się po prostu zawali i tyle. A jak zawali, to bez tego sprzątania się nie odbuduje. Mówiąc poważnie, wszystkie badania już po ostatnim czasie dwuletniej pandemii pokazują, że mniej więcej około 87%, to są badania profesor Duch Krzysztofczak, ale też myślę, że tych badań właśnie przy okazji pandemii jest teraz o wiele więcej. 87% czynności domowych wykonywane jest przez kobiety. I tak, są specjalistkami. Znaczy, to jest taki trochę śmiech przez łzy, skoro zapędzane jesteśmy do tego nieustającego ogarniania świata, rodziny i wszystkiego naokoło, no to hej, chyba jesteśmy ekspertkami, porozmawiajmy o tym. Więc to wykorzystanie, takie trochę subwersywne przechwycenie czegoś, co jest tak naprawdę jakby znojem codziennym, uważam za też jakby taki bardzo ciekawy zabieg. Skoro jakby społeczeństwo i takie patriarchalne nastawienie do konserwatywnego podziału ról wymaga ode mnie, abym stała się specjalistką do spraw segregowania ubrań do prania, to będę wam o tym teraz bardzo długo mówiła. Opowiadała będę wam o tym tak długo, aż albo ja znajdę jakiś cel w tym, a umówmy się, krzątanie nie ma celu, jest straszne, jest błędnym kołem. To jest praca jak usypywanie mandali tybetańskiej. Znaczy sprzątniesz i za 5 minut... Nie kończy. Dokładnie, za 5 minut jest to samo, co było przed chwilą. Więc będę o tym tak długo mówiła i tak długo to analizowała, że albo znajdę w tym jakiś sens, albo w tym bezsensie też będzie coś, co mnie zafrapuje. Dokładnie, zresztą wtedy profesor zapytana przeze mnie, czy się krzątała, powiedziała mi, gdybym się nie krzątała, nie mogłabym napisać takiej książki. Jak zapytałam, czy krzątała się dużo, odpowiedziała tak samo, gdybym się krzątała dużo, nie mogłabym napisać takiej książki. Więc znalazła i na to czas. Ale czy to oznacza, że w takim razie, jeśli chodzi o krzątactwo, musimy znać umiar? Wydaje mi się, że tak, że nie możemy się dać poddać, tak jak pisała, krzątactwu zupełnie. To znaczy ono wypełnia nasze życie, musimy je zauważać, możemy je dowartościowywać, ale nie możemy mu się całkowicie poddać, nie może nas zalać, chociaż i tak nas zalewa, bo tak jak pisała profesor, wyjmujemy tę pościel co rano i co wieczór ją wkładamy z powrotem. Ale to, co powiedziałaś i co jest bardzo ważne o dowartościowywaniu pracy kobiet, także pracy domowej kobiet, no, profesor napisała cały rozdział na temat ścierki, o powadze ścierek. Państwo na pewno go doskonale znają, o tym, że ścierka usuwa skutki naszych potknięć, nasz brud. I kiedy przyszłam do niej, do domu, zadała mi kilka pytań, między innymi, czy używam ścierki, czy mopa. I czy nie uważam, że mop odebrał ścierce jej całą metafizykę, bo my już nie zauważamy tego, co ścieramy, nie zauważamy tego brudu, z którym mieliśmy kontakt, tylko mamy jakiś dystans poprzez ten kijek. I jeszcze to opowiedziała o swojej przyjaciółce, wspaniałej artystce Teresie Murak, która miała wystawę chyba ponad grubo 30 lat temu w Dziekance. No i na kilka godzin przed tą wystawą, przed wernisażem, przyszła do dziekanki, umyła podłogi, wypłukała te ścierki i powiesiła je na sznurku. Przyszli goście skonsternowani i trochę nie wiedzieli, co się dzieje. I profesor Brachczajna opowiada mi i mówi, to było wspaniałe, jak ona rozpoznała to, co jest w tej ścierce, jak ona to potrafiła dostrzec. No ja zapytałam, ale czy inni to dostrzegli? No niekoniecznie. Oni chyba nie zrozumieli, o co chodzi, więc ja też zapytałam, ale o co chodzi? No profesor powiedziała, no o co? No o dowartościowywanie pracy kobiet między innymi, oprócz tej całej metafizyki. Zresztą sama uważała, że pracę kobiet powinno się wycenić.
Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale GUS policzył, że gdyby wycenić pracę domową kobiet i włączyć ją do produktu krajowego brutto, to ten produkt wzrósłby o 40%. I chciałam Ciebie zapytać, czy Ty uważasz, że... bo są też mężczyźni. Co mężczyźni mogą wynieść z krzątactwa, z tej filozofii? Przepraszam, ale ja wolę o ścierce na razie jeszcze. Pomyślałam sobie, że jeszcze ją bym tak poanalizowała trochę. Wydaje mi się, że jakby... jest jakaś sensualność ścierki, to znaczy korzystania z niej bezpośrednio z użyciem naszych rąk, a nawet bez rękawiczek. Kiedy w swojej pierwszej powieści Kieszonkowy Atlas Kobiet na kilka stron jakby opisałam proces mycia toalety, to oczywiście bezwiednie już znałam wtedy szczeliny istnienia i nawiązywałam do właśnie takiej antropologii czy filozofii codzienności, ale dla ludzi to było nie do zniesienia. To znaczy po pierwsze nie może być kibla w poważnej literaturze, to wiadomo, a po drugie jedna z osób na spotkaniu autorskim zwróciła uwagę właśnie na to, że ja poniżyłam bohaterkę, ponieważ ona myła toaletę rękoma. Ja nawet tam chyba napisałam, że bez rękawiczek. Więc wydaje mi się, że to odbieranie, jakby też deprecjonowanie różnych osób właśnie poprzez ten kontakt bezpośredni jest czymś, co paradoksalnie też nas do tej cielesności zbliża. A przecież o cielesności i o jakby takiej metafizyce mięsa też w szczelinach istnienia był oddzielny rozdział. I to, ta różnica między ścierą a mopem, czy nie wiem, powinien być jakiś produkt placement tutaj faktycznie w Dom Kultury i wjeżdżać reklama jakichś środków do czyszczenia, jest o tyle ciekawy, że zresztą w wywiadzie, który zrobiłaś z profesorką, ona też mówi o tym, że teraz jest inaczej, że książka powstawała w czasach, znaczy mówię o szczelinach istnienia, w czasach PRL-u, gdzie nie było właśnie zmywary, pralka też inaczej wyglądała, więc to wszystko było bardziej pojedynek jeden do jednego, mogłabym powiedzieć. W tym sensie ten sensualizm był bardziej do wytropienia niż teraz. A jeśli pytasz o mężczyzn, oczywiście dziś rano choćby miałam jakieś takie międzynarodowe spotkanie do spraw gender equality i był tam jeden mężczyzna, który prowadzi... organizację dla ojców dotyczącą włączania ich w właśnie prace domowe i to życie codzienne. No i mówił o tym, że prowadzi szkolenia w różnych miejscach pracy, uwrażliwia mężczyzn na to, że właśnie to nie jest tak, że idą zarabiać, przychodzą i jakby już tak stereotypowo siadają na kanapie z gazetą czy z komórką, pewnie bardziej współcześnie. No i tak to tam 15 kobiet z całej Europy go tak słuchało i jedna z Belgii nie wytrzymała i powiedziała, że ma już po prostu dosyć szkoleń z tego, że trzeba sprzątać w domu. Szkoleń przeznaczonych dla mężczyzn i że po prostu w ogóle i to nie obchodzi, że ona chce, żeby oni zaczęli sprzątać teraz i ona nie chce żadnych szkoleń. Znaczy nie może, dlatego że to już zostało naukowo dowiedzione, że kobiety tylko mają taki chromosom. Jak ściera. Więc mężczyźni po prostu nie mogą. Także rzeczywiście te szkolenia są bez sensu. Ale a propos mężczyzn i podziału obowiązków domowych, to badaczka siostrzeństwa Marta Majszak zwróciła mi uwagę, że filozofia profesor Brachczajny jest tak naprawdę filozofią siostrzeństwa, bo nie tylko dowartościowywała pracę kobiet, ale nie różnicowała ich. To jest bardzo ważne. Profesor Brachczajna zresztą też w wywiadzie mówiła mi, że ona nie lubi wysferzania, takiego słowa używała, nie lubi wyższania, wysferzania. Czy możemy mówić o jej filozofii jako filozofii siostrzeństwa? Pewnie tak. Ja myślę też, że nie bez przyczyny jej pierwsza książka Szczeliny istnienia ukazała się w feministycznym wydawnictwie Ewka z Krakowa. Zdaje się, to był koniec lat 90., może jakoś, no jakoś tak, może coś w okolicy. I to była książka, która od razu po prostu jakby bardzo duże zainteresowanie wzbudziła. Właśnie po pierwsze tym oczywiście jakby zajęciem się codziennością, jak już ustaliliśmy, domeną kobiet głównie, a po drugie zaś to jest też takie właśnie
wyciąganie tych wszystkich, które dotychczas albo same siebie nazywały kurami domowymi, bądź też nie zauważały albo deprecjonowały swoją pracę, pracę właśnie na rzecz domu, a przecież to robiła profesorka filozofii. To znaczy jakby wyswyżanie swoją drogą i musimy tutaj też jakby widzieć to napięcie. Więc w tym sensie to siostrzeństwo jest oczywiście siostrzeństwem wspólnych doświadczeń, niezależnie od tego, jakby czym się zajmujemy, gdzie jesteśmy. To może się różnić szczegółami, ale nie jakby w tym takim korze, który wiąże te wszystkie wydarzenia. Oczywiście w błonach umysłu jest kilka takich momentów, które myślę sobie, że to siostrzeństwo jeszcze tak bardziej jakby przypieczętowywują. Myślę tu między innymi o rozdziale, który opisuje śmierć kobiety potrąconej przez samochód i bardzo tak dokładnie i z niebywałą empatią, jakąś czułością opisuje ciało na poboczu, a obok niego rozrzucone torby z zakupami. I profesorka, patrząc na tę scenę z okna autobusu, próbuje jakby sobie dopisać, domyślić jakby całą historię tego zdarzenia. A potem, kiedy dowiaduje się od, jak się okazuje, lekarki, która obok niej jedzie, która patrzy na zegarek i widzi karetkę, mówi: o, za późno, że ta osoba nie żyje. I to siostrzeństwo skierowane do obcej kobiety, dodatkowo jeszcze gdzieś za jakąś szybą, która nas odgradza jeszcze bardziej, jest dla mnie takim przejawem właśnie niebywałej czułości względem nie tylko przedmiotów, otoczenia, ale przede wszystkim człowieka. Ale to siostrzeństwo chyba u profesora Brachczajny, o tym siostrzeństwie świadczy fakt, że zajmowała się też tym, co wyparte, trudne, tematami, których nie podejmowano wcześniej. Mówię na przykład o rozdziale dotyczącym miesiączkowania. I wyobrażam sobie, że to była osoba, przynajmniej wydaje mi się, ale to na podstawie moich dwóch spotkań i kilku telefonów mogę powiedzieć, że to była osoba, która nieprawdopodobnie kochała filozofię. To znaczy filozofia była jej całym życiem. Profesor Brachczajna studiowała fizykę i na tej wizycie się po prostu nudziła, chociaż była z niej bardzo dobra, tak jak mi opowiadała. I poszła kiedyś na zajęcia z logiki profesora Ajdukowicza. No i profesor zachwycił się nią, po prostu zobaczył w niej osobowość wybitną, niezwykle inteligentną. On zmarł w czasie studiów, profesor Brachczajny, i powiedział tylko innemu profesorowi: słuchaj, ty musisz dopilnować, żeby ona nie zrezygnowała z tej filozofii. Ona nie miała takiego zamiaru, ale właśnie, zresztą pojechała później na studia do Paryża na reżyserię teatralną, ale jak tylko zwolniło się stypendium w Polsce na filozofii, wróciła do Polski, bo jednak filozofia była jej absolutnie całym życiem. I tak sobie wyobrażam, jak mówimy o tym, co wyparte i czym się zajmowała. I te całe błony umysłu są tak naprawdę książką, jeśli mogę tak powiedzieć, bardzo zmysłową i sensoryczną. To znaczy tam jest dotyk, tam jest liźnięcie, tam jest zapach, tam jest wszystko to, co pozwala nam istnieć w codzienności dzięki zmysłom. Jest ta miesiączka, te zakamarki ciała, to jest coś niebywałego. To mi przypomina taką scenę. Kiedyś profesor właśnie opowiadała mi, to świadczy o tym, co ją ukształtowało, że w liceum Hoffmanowej jeździła ze swoimi koleżankami na różne wyjazdy, wypady i pod kołdrą opowiadały sobie o miesiączce, o seksie. To były ich pierwsze rozmowy. Rozmowy tabu, tak? Bo przyzwoitym dziewczynom z dobrych domów nie wypadało rozmawiać o takich rzeczach, więc one rozmawiały o tym pod kołdrą. Zresztą to jest niesamowite, bo profesor właśnie w liceum Hoffmanowej stała się feministką. W liceum zupełnie kobiecym, w którym, jak mi mówiła, nie czuła się dyskryminowana, bo nie miała powodu czuć się dyskryminowana, były same kobiety, a jednak to siostrzeństwo i ten feminizm tam zrodzony zaowocował tymi książkami i miała chyba ogromne znaczenie dla feminizmu polskiego. Tak, w jednej z recenzji dotyczącej właśnie błon umysłu, kiedy ono ukazało się w 2003 roku, Doreta Jarecka w Gazecie Wyborczej napisała coś takiego, że szczeliny istnienia były pisane przez kobietę, co już samo w sobie było prowokujące. Błony umysłu napisała już jakby świadoma prowokatorka.
I myślę sobie o tym, jak bardzo prowokacyjnie brzmią te teksty, a zwłaszcza ten choćby o miesiączce, o którym wspomniałaś, teraz. Mimo tego, że minęło już prawie 20 lat i wydaje nam się, że temat ten jest już coraz bardziej odtabuizowany. Mam takie też poczucie, że nadal jakkolwiek mówi się o nim coraz głośniej, albo nie tyle się, co mówią o nim kobiety, to cały czas on jakoś jednak szokuje. I myślę też sobie, że być może nadal ta książka w kręgach, nie wiem, konserwatywnych filozofów i filozofek jest nie do zaakceptowania. A przypomnijmy, że za pierwszą książkę z tej serii, tak ją nazwijmy, Codzienności, Szczelina Istnienia, profesor Brawczajna, no właśnie zaproponowano jej, żeby to była jej książka profesorska, co dla niej było wielkim zaskoczeniem, bo uważała, że napisała ją tak niejako z boku swoich głównych naukowych zainteresowań. I myślę też, że to tabu nie tak wcale łatwo odkręcić i sprawić, żeby było czymś, o czym nie trzeba będzie już mówić pod kołdrą. Ale te teksty, które Jolanta Brachczajna nam przedstawiała, były na pewno wielkim krokiem ku temu, żeby tak się stało. A poza tym była też prekursorką, według mnie, ruchu mindfulness. Teraz tyle się o nim mówi, a profesorka pisała w swoich książkach o uważności na 20 lat przed istnieniem tego ruchu i przed pojawieniem się coachów i coacherek, więc to jest niebywałe. Tak samo ekopoetyki była prekursorką, bo pisała o naszej relacji ze środowiskiem naturalnym, naszym współistnieniu. Więc to było coś niebywałego, dlatego też uważam, że jest to po prostu przewrot w filozofii, jeśli mogę tak powiedzieć. No i to, że ona wyniosła ten temat miesiączki w książce naukowej, filozoficznej, to jest jednak duża niespodzianka chyba dla środowiska naukowego. Ja myślę też, że wiele osób, w tym kobiet, nie zdaje chyba sobie sprawy z tego. To jest trochę taka historyczna wymówka. Jak wiele kobiet, w tym takich właśnie jak profesor, musiało wyważać drzwi, często kopniakami, żebyśmy my mogły właśnie pisać swoje prace roczne czy doktoraty nawet. Albo tu rozmawiać swobodnie na te tematy. I to naprawdę jest bardzo duża zasługa. I jeszcze chciałabym zwrócić uwagę na tytuł. Przede wszystkim się zawsze myli Szczeliny Istnienia i mówię Błony Istnienia, a potem zastanawiam się właściwie, co mogłoby to oznaczać i myślę sobie, że to też w ogóle jest jakby ciekawa zabawa tymi tytułami. Natomiast Błony Umysłu i zwłaszcza to zakończenie książki trochę odbieram też jako nawoływanie, subtelne, ale jednak, do tego, żebyśmy zaczęły myśleć i żyć bardziej świadomie. I jakkolwiek absolutnie nie ma w tych tekstach jakiegoś mentorskiego pouczania czy wywyższania się, absolutnie, to jednak jest to takie zaproszenie do tego, żeby te błony z siebie zdejmować, żeby gdzieś dostać się do tego, co jest w nas najważniejsze. I już samo to, że książka rozpoczyna się takim pytaniem właściwie, kim się jest, no takim pytaniem, które jest jakby absolutnie, jeśli chodzi o filozofię, jakby pierwszym. I daje te odpowiedzi, ale one też nie wtłaczają nas w jakieś żadne nowe definicje. Jest pytaniem bardzo otwartym i to zakończenie, w którym mówi się o właśnie powolnym jakby, no trochę tak jak, nie wiem, jakiś po prostu jaszczurka, która zrzuca z siebie jakieś kolejne powłoki. Tak, tam profesor mówi o comiesięcznym nawet, o comiesięcznym, jak przywołując macicę, która co miesiąc się odradza i pyta, czy nie mógłby się tak odradzać nasz umysł, nasza mentalność, nasz duch, tak jak w cyklu comiesięcznym odradza się macica. No dla mnie to jest fantastyczny fragment właśnie ten. Tak, więc on bardzo tak nawołuje do tego, żeby nie tylko zastanawiać się nad tym, co wokół nas, ale również, żeby się odradzać. Myślę też sobie o kolejnym tropie, którego pewnie już się tutaj nie uda nam rozwinąć, ale to, o czym mówiłaś, o tym, czym zajmowała się profesor, że zaczynała od fizyki, potem filozofia, ale była ta reżyseria teatralna i to jest w ogóle bardzo ciekawe. Tak naprawdę, oczywiście jeszcze w CV można by wpisać gender studies i tak dalej.
tak naprawdę to też wiele mówi o jej zainteresowaniach i kierunkach, w których patrzyła i pewnie z których brała nie tylko swoją wiedzę, ale właśnie filtry na rzeczywistość czy codzienność i co możemy też wyczytać z jej tekstów. Dokładnie, a przy tym była pasjonatką swojego przedmiotu i porwać ją mogli tylko pasjonaci, tak jak profesor Ajdukiewicz. Ona powiedziała mi właśnie wtedy podczas wywiadu, że jak poszła na ten pierwszy wykład z logiki, to mówi, porwał mnie. I to było coś tak niesłychanego, tak jakby nas porwał jakiś aktor w filmie obecnie albo gdzieś w teatrze. To dla niej, to był dla niej na pewno jakimś autorytetem i ona też się dla nas stała przez to autorytetką, tak sądzę. Aż mnie też zatkał ten Ajdukiewicz. Wiesz co, kiedy powiedziałaś, że stała się też dla nas taką ważną osobą, inspirującą być może, to oczywiście, że mi się jakby pootwierały różne jakieś nowe tematy i myślę też o sobie, kiedy po raz pierwszy czytałam te książki, miałam lat, nie wiem, niecałe 20, potem 20 coś tam, ale byłam naprawdę młodą osobą, to było dawno, i myślę sobie, jak wiele też jej zawdzięczam, ponieważ to takie właśnie osoby, jak ona, mnie kształtowały. Tutaj jest w miejscu, w którym się znajdujemy, faktycznie w Domu Kultury, wystawa tekstów Kory. Oczywiście jakby mam wiele takich kobiet, których pisanie miało na mnie ogromny wpływ, ale właśnie to, że tak wcześniej mogłam dzięki tekstom Jolanty Brachczainy odkryć codzienność i było czymś niebywałym, bo to mam wrażenie, że ustawiło mnie na całe życie. To znaczy myślenie o tym, czym w ogóle jest ogarnianie, ale też jakby nieraz wręcz kompulsywne wpadanie w sprzątanie, zwłaszcza w sytuacjach stresowych, ale też jakby sprzątanie jako element prokrastynacji, który jest w ogóle tematem na po prostu wiele, nie tylko esejów, ale i książek, jak sądzę. Rozmowy o tym, która co posprzątała z pisarek zamiast pisać właśnie albo robić jakieś rzeczy. To wszystko jakby gdzieś podszyte jest właśnie i krzątactwem i filozofią właśnie gotowania kabaczków, które tam po prostu mają nawet poświęcony jakby jeden swój tekst, jak je przygotować. To wydaje się, że to będzie zaraz jakiś super ekstra przepis. To też jakby wyprzedziło epokę, teraz wszyscy gotują i w ogóle mówią o tym. Wybitny reporter Dionizos Turis bardzo się denerwował, bo jego książka kucharska jest bardziej znana niż wszystkie jego reportaże. To okazuje się, że właśnie sama ta czynność, którą zazwyczaj jakby nas trochę też irytuje, taką, jeszcze muszę ugotować, coś zjeść, nagle się okazuje, że to jest jakaś frajda, zabawa, którą można na części pierwsze rozłożyć. I ja nie wiem, czy ja bym to sama odkryła. Właśnie nagle się okazuje, że te rytuały są bardzo ważne. Tak, one czasami naprawdę, nie chcę zabrzmieć się jakoś, no chcę właściwie, one czasem ratują życie, to znaczy jakby na pewno to psychiczne. I już robiąc pętelkę do początku naszej rozmowy i o tym czasie, w którym się teraz znajdujemy, ni to zawieszenie, ni to stupor, ni to po prostu zapieprzanie w pomocy osobom, które jej teraz potrzebują, ale przede wszystkim jakby pojawia się w naszych rozmowach, nie wypada, to nie jest czas na to, żeby, ale właściwie on jest cały i tak wypełniony właśnie codziennością, bo tylko ona jest tym haczykiem do naszego trwania. Można by więc, odpowiadając na pytanie postawione na samym początku tej książki, odpowiedzieć, że kim jesteśmy? No właśnie krzątaczami, kim jesteśmy? Ogarniaczkami rzeczywistości. Nie ma chyba lepszej tożsamości, ale też takiej uniwersalnej i szerokiej tak naprawdę. Czy państwo mają do nas jakieś pytania albo może refleksje? Bo my będziemy za chwilę kończyły i zaprosimy na oglądanie spektaklu. Jesteśmy dwie jej koleżanki ze szkoły. Ja, i tutaj moja koleżanka. Ale wspaniale. Pani profesor z fizyki, witam, którą razem studiowała z Jolą. Ja jestem ze szkoły średniej. Pani powiedziała wiele mądrych słów, ale to był wspaniały człowiek. A jeszcze przepraszam, bo jest mąż pani
Jolanty. Przepraszam. I ja mam tu zresztą pani, tu tak, tutaj tą wywiad z pani z Jolą jeszcze wcześniej. Ja miałam takie przerwy z nią w kontaktach, ale zawsze z wielką radością spotykałyśmy się, jak tylko była możliwość, rozmawiałyśmy. Ona jest dla mnie moją idolką na życie. I ja bardzo ciężko, ja się źle czuję po jej śmierci, że tak szybko to nastąpiło i nie mam z nią, nie mogę mieć z nią kontaktów. Bardzo często ją wspominamy. Z naszej klasy, do której chodziła, zostało nas tylko 6. My dzisiaj 2 przyszłyśmy. Wiedziałyśmy o tym, że będzie to spotkanie. Cały czas sobie ją wspominamy, mówimy o niej. I chciałam jeszcze pani powiedzieć, że była taki, nie wiem, czy pani o tym wiecie, bo to jest dosyć dla mnie istotne, że były najważniejsze książki na tysiąclecie. I właśnie Jola jest na 80. pozycji właśnie z Błonami Umysłu. A dla mnie najpiękniejszym rozdziałem w Błonach Umysłu jest rozdział pod tytułem S. Ona uwielbiała koty i ja też. I to było, to jest przepiękne. Ja nie mogę, zawsze mnie to ogromnie wzrusza. Tak, i jak inny jest ten rozdział od Hrabala, który pisał o kotkach, to jest coś niezwykłego. Ale ten rozdział w ogóle jest inny, mam wrażenie, od reszty, od pozostałych w tej książce, bo on ma niebywałe zakończenie, które nas zostawia właściwie zawieszonymi pytaniami i ta codzienność no, niepokojąco zbliża się do tego tematu, do tematu śmierci, tak, o którym pani wspomniała. Był to wspaniały człowiek, niewątpliwie. Bardzo szkoda, że nie ma już jej między nami. Tak to się kończy. Panie jeszcze nie uwzględniły jednej rzeczy. Ja myślę, że to też się wzięło, że my jesteśmy ten rocznik wojenny. Myśmy to wszystko przychodziły. To nas też ukształtowało. I myślę, że te, które jeszcze zostały, nasze koleżanki właśnie ze szkoły, bo o Jola akurat nie, ale jeszcze wcześniej jest kilka osób z podstawowej, ze szkoły podstawowej. My teraz bardzo to przeżywamy. Ta trauma wróciła. Ona cały czas w nas tkwi. Może nie tak już mocno. I zawsze się zastanawiałyśmy, że jak to się stało. Nie było psychologów, nie było lekarzy, a myśmy sobie dały radę i właściwie bardzo dobrze później znajdowałyśmy się w tym życiu. Bardzo pani dziękujemy. Czy są jeszcze jakieś uwagi albo refleksje? A ja mam pytanie do Sylwii Hutnik, bo zauważyłem, że na twoim egzemplarzu Błonu Umysłu, które też nazywam błonami istnienia, jest dużo takich znaczników. Tak. I czy dałoby się, żebyś ty chociaż na jednym otworzyła i powiedziała nam, co zaznaczyłaś, jakie zdanie i dlaczego? Tak, akurat nie jest to zdanie, które mi się otworzyło, ale nie będę jakby wybierała, niech to będzie właśnie metoda losowania. To jest krótki fragment. A jednak, gdy przed ekranami monitorów z przyjemnością oddajemy się fantazjom o nowych, sztucznie wykreowanych światach, tak ekscytujących, w tym samym czasie każdy wdech i każdy wydech osadzają nas w rzeczywistości realnej i czuwają, byśmy z niej nie umknęli, no i tak dalej. Pomyślałam sobie, że teraz, kiedy kilka razy dziennie patrzę w ekran komputera albo komórki i czytam doniesienia z terenów wojny i po prostu za każdym razem już serce mi staje, bo wiem, że tam nie będzie dobrych wiadomości, ale też szukam tam rozrywki, no bo jak się zdenerwuję, to od razu chcę wejść i zobaczyć co u znajomych albo zobaczyć właśnie wesołe memy z kotkami. I tam szukam wszystkiego, by podekscytowania, ale też uspokojenia wszystkich tych emocji. A moja koleżanka mi kiedyś powiedziała, że ja za mało oddycham, że jak się jakoś tak ekscytuję, to oddychaj, oddychaj. I mi się wydawało, że to jest takie głupie, ale jak się dowiedziałam się, że ludzie mają właśnie w telefonach aplikacje, bo na przykład nie mają czasu albo zapominają iść do toalety, albo wypić szklankę wody, albo oddychać, to pomyślałam, że to może nie jest tylko mój problem, a to jest rozdział o oddychaniu i o tym, że jesteśmy w powietrzu i jakoś tego w ogóle nie zauważamy, nie korzystamy z tego świadomie. I pomyślałam sobie, że to jest taka przypominajka, że ja oddechu w komputerze raczej nie znajdę.
Tam nie ma, w ogóle w internecie nie ma powietrza. Dziękujemy, dziękujemy Państwu bardzo dziękujemy serdecznie bardzo. Za przybycie. Podstawę naszego istnienia stanowi codzienność. A że fakt istnienia przeżywamy jako niezwykle ważny, więc ogarnia nas zdumienie, ilekroć uświadamiamy sobie, że upływa ono na drobiazgach. Codzienność stanowiąca tło egzystencjalne zdarzeń niezwykłych, których oczekujemy, często nadaremnie. Może więc decydować o wszystkim. Ma wymiar drobny, częstotliwość dużą, jest niezauważalna. Rozgrzebana pościel rano. Trzeba sprzątnąć. Zlikwidować. Każdego dnia od nowa porządkować. Usuwać. Właściwie proste. Zgarnąć, otworzyć tapczan, wrzucić do środka. Tyle, że jest to bardzo stary grat, który dwa razy dziennie otwierały i zamykały trzy pokolenia rodziny. Jest ciężki. Sprężyny już od dawna nie działają, więc trzeba dźwigać. Podpierać kolanem, łapać zsuwającą się za tapczan pościel i w tak niewygodnym położeniu wpychać ją do skrzyni. Niby można by naprawić, ale chyba nie warto. Lepiej to rozpadające się pudło wyrzucić. Wynieść na śmietnik taki ciężki tapczan. Śmieciarze z pewnością tego nie wywiozą. Zostanie na podwórzu. I wyrzucić to znaczy kupić nowy. Trzeba by wykazać wiele przedsiębiorczości. Stracić masę energii. Więc może jednak lepiej męczyć się ze starym. Rozgrzebana pościel dręczy sumienie. Narzuca nam swoje rozmemłanie i bierność. Odbiera energię. Ostatecznie można zostawić nieposłane łóżko. A jeśli ktoś przyjdzie? Trzeba ustąpić. Trzeba porządkować. Usuwać. Zdarzenia codzienne, powtarzając się, rytualizując i przyzwyczajając nas do siebie, sprawiają wrażenie pustych, pozbawionych głębszego znaczenia. I tak zamaskowane prześlizgują się niezauważone przez nas. Lecz nie można wykluczyć, że zwodzą nas pozory, gdy ośmielamy się odmawiać znaczenia drobiazgom istnienia. Warto w porę pomyśleć o zagrożeniu, jakie przez nieuwagę sami na siebie sprowadzamy. A przecież tego nie chcemy. Zasypianie, sen, przebudzenie. Zasypianie, sen, znowu przebudzenie i znów zasypianie. Czynność zasypiania i budzenia to zdarzenia nieme. Nie sposób dopatrzeć się w nich żadnego utajonego sensu, bo nie ma go tutaj. Są tylko czyste fakty, nieobciążone znaczeniem. Naga dynamika naszej biologii. Wstajemy, myjemy się, jemy śniadanie, pracujemy. Robimy zakupy, przygotowujemy jedzenie. Jemy, zmywamy, pracujemy, trwamy. Przygotowujemy jedzenie, jemy, sprzątamy, myjemy się, zasypiamy, śpimy. Budzimy się. Rozgrzebana pościel rano. Nieświeża. Trzeba sprzątać. Usuwać. Każdego dnia od nowa
porządkować. Czy wszystkie te czynności są jednowymiarowe? Rozsądek zdecydowanie powstrzymuje nas przed szukaniem w nich sensu. Zgarnąć, otworzyć tapczan, wrzucić do środka. Zastawiona na nas pułapka polega na tym, że nasze istnienie zostaje przez codzienność wchłonięte, a więc jakby sprowadzone do niej, utożsamione z nią. Zatem powinnibyśmy nawet odczuwać wdzięczność. Oto istniejemy dzięki codzienności. Lecz ona także niszczy. Niby możemy oddychać, ale pod warunkiem zgody na przyduszenie. Obieranie ziemniaka. Myjemy go. Najlepiej pod bieżącą wodą, żeby nie trzymać rąk w tym błocie. Dobrze jest włożyć gumowe rękawiczki, chociaż ręce pocą się w nich trochę i jest im jakby duszno. Otwieramy kubeł na śmieci i bezpośrednio nad nim trzymamy ziemniaki, a obierki wpadają od razu do środka. Jeśli w kuble rozkładają się resztki jedzenia i nie możemy znieść tego odrażającego zapachu, obieramy ziemniaki nad gazetą albo nad śmietniczką i dopiero po skończeniu całej pracy odkrywamy na chwilę kubeł i wyrzucamy obierzyny. Warto uświadomić sobie, że każdy ziemniak obierany jest oddzielnie, bo ten fakt mówi coś o codzienności. Spadającą z ziemniaka obierkę można chyba uznać za koncentrat codzienności. Jest to zdarzenie drobne. Należy do porządku egzystencjalnego i nie objawia sensu. Może go nie ma, a może skrywa. Od nas tylko zależy, czy chcemy narażać się na śmieszność absurdalnych poszukiwań, czy wolimy niesmak rezygnacji. W codzienności cały czas coś się dzieje. Cichcem. A my nie protestujemy, bo tego nie zauważamy. Myślę jednak, że dobrze byłoby wiedzieć, co się dzieje. Dlatego niezauważalność trzeba uczynić pierwszym obiektem prowadzonych tu obserwacji, gdyż uderza ona jako cecha główna sposobu przejawiania się codzienności. Z codzienności wyłączone są wydarzenia niezwykłe. Zdarzenia niezwykłe przejawiają się w zupełnie inny sposób niż potoczne. Ostentacyjnie dominują. Przyciągają uwagę, porywają nas, terroryzują. Natomiast zdarzenia codzienne są ostentacyjnie niezauważalne. Przepływają od istnienia do nieistnienia, w które zapadają, a swą krótką obecnością nie budzą uwagi. Codzienność jest przeźroczysta. Niezauważalność jest formą jej obecności. Ona tak właśnie istnieje i tak jest przez nas postrzegana jako niezauważalna. Wydaje się, że rzecz polega na przebiegłym wykorzystaniu naszych słabości. Nie dostrzegamy drobnych różnic, powolnych zmian. Nie potrafimy długo utrzymać napiętej uwagi. Potrzebujemy dystansu, by w czymkolwiek móc się rozeznać, a zdarzenia potoczne nie dają nam okazji, by spojrzeć na nie z oddalenia. Codzienność przemyka się ruchem spraw, którym brak odrębnych form. Najczęściej przyciąga uwagę nie podczas trwania zdarzeń, lecz po czasie. Coś było, chyba było, choć nie zostały nam w ręku żadne dowody.
Ciekawe, co nas tak męczy, że czujemy się, jakbyśmy stoczyli jakąś walkę i każdego następnego dnia znów musieli ją podejmować. Nieprzeliczone codzienne czynności wykonujemy, nie żywiąc nadziei, by utrwaliła je nawet nasza pamięć. A cóż dopiero pamięć innych? Nie dla pamięci są podejmowane, lecz z konieczności. Codzienność jest rzeczywistością skazaną i skazującą nas na zapomnienie. Istnieje tak, jakby zarazem jej nie było. Pozwala nam krzątać się bez ustanku, bez śladów i mimochodem pozbawia nas sił. Szczególnie narażone na podskórne działanie codzienności są uczucia. Codzienność potrafi zdziesiątkować je bezgłośnie. Gdy świadomość łudzi nas ich obrazem, wyrytym przez zdarzenia niezwykłe, w tym samym czasie codzienność, działając poza obszarem czyjejkolwiek uwagi, odmienia je bezlitośnie i nieodwołalnie. Sądzimy, że nic się nie dzieje, aż do chwili, gdy nie sposób dłużej zaprzeczać, że coś się stało, bo wstrząsa nami jakieś zdarzenie drastyczne, które do codzienności już nie należy, choć z niej wyrasta. Góra brudnych naczyń w zlepie, garnki puste albo przypalone, włożone do zlewu razem ze szklankami po herbacie. No teraz co? Zalać to wszystko wodą? Czy palcami wyciągać po jednym? Łatwiej byłoby myć każdy talerz osobno. Tyle, że wówczas trzeba by zastawić nimi całą kuchnię, co sprawiałoby przygnębiające wrażenie. Więc może jednak lepiej, jak wrzucone są do zlewu, posklejane, upaprane teraz z obu stron, zamiast z jednej? Są różne style magazynowania brudnych naczyń. Bez wody. Wówczas resztki jedzenia zasychają i trudno je odskrobać. Albo na mokro. Ponieważ nie można zalać każdego naczynia oddzielnie, bo nie pomieściłyby się w zlewie, więc trzeba ścierpieć filiżanki zatopione ze sztućcami i talerzami w brytwannie po tłustym gulaszu. Dobrze, jeśli resztki niedojedzonych potraw zostały wcześniej wyrzucone do kubła i nie pływają w wodzie. Chyba najlepiej polać ten oślizgły stos płynem do mycia naczyń, puścić z kranu mocny strumień wody i poruszać w tym wszystkim szczotką o długiej rączce. Ale w miarę jak wszystkie brudy odpływają, zatyka się zlew. Więc trzeba czymś rozgniatać pozostałości jedzenia i przecierać je przez sitko odpływu, no albo wyjmować. W końcu przychodzi moment, kiedy brudnych naczyń trzeba jednak dotknąć, a nawet trzymać w ręku dłuższą chwilę. I znowu są dwa wyjścia. Albo zamknąć zlew, nalać do niego wody z płynem do mycia naczyń, umyć je, a potem podobnie w zamkniętej misce zlewu płukać. Jeśli komuś nie przeszkadza trzymanie rąk w pomyjach, albo nie męczą go gumowe rękawiczki, a usuwanie z nich tłustego brudu nie sprawia kłopotu. Drugi sposób to pod strumieniem wody myć każdy talerz oddzielnie, polewając go płynem do naczyń i szorując szczotką. Gdy wypłukane naczynia ustawione są już na suszarce, a żółte obwódki na brzegach zlewu odszorowane proszkiem, zostaje tylko sprzątnięcie całej kuchni zapapranej jedzeniem. Stół, szafki, podłoga. Nie jest to przyjemne, ale też niezbyt kłopotliwe. Najgorsza jest kuchenka, z której trzeba odskrobywać, odmywać, odkuwać przywarte, zapieczone odpadki. Teraz już tylko doprowadzenie do ładu rąk. Co nas uderza, gdy wchodzimy do sprzątniętej kuchni? Nic. Jest tak, jak być powinno. Zwyczajnie. Problem zmywania naczyń w sprzątniętej kuchni nie istnieje. Codzienność.
ma własności paradoksalne. Brutalnie konkretna i dotkliwa, pomimo to jest niezauważalna. Co to może znaczyć? Jakby zmieszane w niej było jest z niema. Zanim przystąpimy do ostatecznego rozwiązania tej kryminalnej zagadki, trzeba bliżej przyjrzeć się formie codzienności. Nie przypadkiem mówię o kryminalnej zagadce. W grę wchodzi osobiste zagrożenie. I jeśli pytam o to, co rozgrywa się w codzienności, czynię to w obronie własnej. Niezauważalność ma bowiem konsekwencje, których nie sposób lekceważyć. Przede wszystkim, jeśli w czymś, co się dzieje, uczestniczę nieświadomie, może być ze mną uczynione wszystko. Także coś, czego naprawdę bym nie chciała. Drugą groźną konsekwencją niezauważalności jest to, że z czasem unicestwiony i zapomniany zostaje każdy wysiłek dokonany w codziennej krzątaninie. Zatem zagrożone jest bezpośrednio moje istnienie, gdyż codzienność trwoni je na czynności, które sprawiają wrażenie nieuniknionych, a po chwili okazują się nieważne. Ratunkiem byłoby więc odsłonięcie sensu akcji, w której uczestniczę, jeśli ma ona jakiś sens. W każdym razie nie można godzić się na rolę nieświadomego wyrobnika czynności egzystencjalnych i w obronie własnej trzeba ścigać sens codzienności, jak przestępcę. Jak zwykle na ostatnią chwilę. Właściwie droga od domu do autobusu nie jest długa, jeśli mam czas, ale zbyt długa, gdy się śpieszę. Trzeba szybko iść, najprędzej jak to możliwe. Od wyjścia z klatki do rogu szkoły zimą krócej, bo przez trawnik. Ale znów ślisko, więc na jedno wychodzi. Pół biegiem do narożnika, boisko i chodnikiem między blokami osiedla. Wysoki, trzy niskie. Wyraźnie zaczynam zwalniać. A należałoby przyspieszyć, ale droga, chociaż niby niedaleka, jest przy takim tempie zbyt męcząca. Jednak chyba przekracza moje możliwości, bo idę jak na mnie za szybko. Co parę kroków torba zsuwa się z ramienia. Też jest za duża, zbyt wypchana, za ciężka. Staram się poprawiać ją jak najrzadziej, żeby nie hamować. Wytrzymuję to denerwujące zsuwanie aż do momentu, gdy już prawie spada. Poprawiam, zwalniam, więc znów próbuję biec. Ból mięśni, byle do sklepu na końcu osiedla. Chwilami udaje mi się przyspieszyć mimo niemrawości nóg. Teraz już wyraźnie zaczynam ze sobą walczyć. Dławi w gardle, trzeba zwolnić, koniec osiedla. Między ostatnim domem a sklepem po lewej wylot na chodnik głównej ulicy. Do przystanku jeszcze 100 metrów. Teraz właśnie słychać jadący autobus, albo nawet dwa. Biegnę. Może któryś dla mnie. Z tego miejsca nie widać, bo jezdnie zasłaniają krzaki i drzewa na skraju osiedla. Biegnę. Ale wolno i niezdarnie. Do licha naprawdę nie mogę i nie chcę tak biec. Właściwie na wszelki wypadek, bo dopiero przez ostatnie kilka metrów będę widziała, co jedzie. Zwalniam. Nic nie widzę. Przyspieszam. Jeszcze mała przecznica i wreszcie zobaczę, co to za autobusy nadjeżdżają. Biegnę. Pod skręcający w osiedle samochód też się śpieszy. Hamuje. Dzięki. Biegnę dalej. Błogosławiony kierowca. Nie mam czasu o tym myśleć. Mój autobus. Biegnę. Rozrywa płuca. Dopadam. Ostatnia. Wieszcze otwarte drzwi. Chyba ktoś mnie wciąga. Duszę się. Nie mogę chwycić powietrza. Chyba się uduszę. Okropny ból. Nie tylko w płucach, ale i w głowie. Nie mogę chwycić powietrza. Zresztą nie ma tu czego chwytać. Jest tłok. Nie ma powietrza. Zaraz. Zaraz. Nie mam biletu. Tak. Nie mam biletu. I teraz to tylko jest ważne. A doganianie autobusu angażujące mnie przed chwilą tak kompletnie nie ma już znaczenia. I stałoby się nieważne nawet wówczas, gdyby autobus odjechał beze mnie. Wtedy również znalazłby się jakiś powód, żeby je unieważnić. Bo takie są kształty rytmiczne codzienności. Gdy gonimy odjeżdżający autobus, nie liczy się nic. Jesteśmy stopieni zdążeniem, utożsamieni z nim, pochłonięci, gotowi ryzykować życie. Jednak po chwili, gdy autobus odjeżdża bez nas czy z nami, angażująca tak kompletnie czynność traci wszelkie znaczenie. Tak właśnie uczestniczymy w codzienności, która wciąga nas w naprzemienny rytm zaangażowania i obojętności. Codzienność układa się w formy
dramatyczne. No bo jak postępuje dramaturg? Czy od pierwszego do ostatniego słowa trzyma nas w atmosferze klęski? Nie. Stawiając bohaterów wobec szansy zwycięstwa i możliwości przegrania, stwarzając i odbierając nadzieję, prowadzi widzów i wciąga ich umiejętnie w uniesienie, by po chwili pchnąć w obojętność. W ten sposób porozumiewa się tajemnie z mrocznymi stronami naszej duszy, które nieraz musieliśmy w sobie odkrywać. Jest to nasza euforia i nasza apatia. Te same wewnętrzne obszary atakuje codzienność. Jest znakomitym dramaturgiem. Potrafi postępować z nami tak, by trzymać w napięciu życie. Rytmy zmagań są nam z zewnątrz narzucane, choć jednocześnie rozpoznajemy je jako własne. Odkrywamy maniakalno-depresyjną strukturę świata, trzymającą w napięciu istnienie samo, umieranie i odradzanie się. Dramatyczność kształtuje codzienność. Zdarzenie nie musi być niecodzienne, aby było dramatyczne. Dramatyczność jest działaniem rytmicznym, w którym uczestniczymy. Prowadzeni przez naprzemienne stany obojętności i zaangażowania. I w taki sposób spełnia się niemal całe nasze istnienie. Co za nieznośna huśtawka. Jakaż niestałość. Doprawdy dziwne, że to wytrzymujemy. Któż nam zaręczy, że w codzienności nie dzieją się jakieś sprawy ostateczne? Czy możemy z czystym sumieniem wykluczyć taką możliwość? Dramatyczność pojawia się w stanie przejściowym, jakim jest walka. Gdy przyglądam się drobiazgom codzienności, wydaje mi się, że w tle słyszę tętent, jakby pędził anioł śmierci i szalał anioł życia. Brud w mieszkaniu i bałagan. To są znaki stałej obecności sił niezależnych i kierujących domem, mimo walki, jaką z nimi prowadzę. Bez końca. Właściwie już dawno powinnam się poddać, skoro tylekroć widziałam dowody ich mocy i nieograniczonej zdolności odradzania się. Ale nie mogę się na to zdobyć. Tak jakby moja obecność w domu była uzależniona od uczestnictwa w walce, z której nie wolno się wycofać, choć trudno wierzyć w zwycięstwo. Chaos, który mimo braku nadziei próbuje przezwyciężać, jest wszechmocny. Naiwnością byłoby sądzić, że przychodzi tylko z zewnątrz. Jest wszędzie. Także we mnie. Gdy zbieram rozrzucone przedmioty, występuję po stronie ładu przeciw destrukcji rozpoznanej na zewnątrz. Dzięki temu mogę przed sobą samą ukryć chaos wewnętrzny i na chwilę o nim zapomnieć. Zamiatać, ścierać, ustawiać. A ziemia zasypuje mieszkanie. Nic gwałtownego. Przecież nie mieszkam pod obrywającym się urwiskiem. Niepostrzeżenie. Wnoszona po odrobinie na butach, spadająca z powietrza. Nie wiadomo skąd. Dwa strumienie. Górny przez otwarte okna i szparami futryn, a dolny przez próg, nieprzerwanie. I mimo kilku wycieraczek, które trzeba przejść po drodze. Te śmieszne wybiegi, wycieranie butów, wkładanie kapci, kompromitowane każdym pociągnięciem szczotki po podłodze. Kto sprząta dom na wsi, może się z tego śmiać, bo tam ziemia atakuje otwarcie. Ale mnie właśnie zastanawia jej nieustępliwa obecność w miastach, w opancerzonych betonem mieszkaniach. Tu dopiero możemy przekonać się, że nie ma ucieczki od ziemi. Mimo uporczywej krzątaniny, zasypuje nas wraz z domami, choć nie słychać padających grudek, które przecież mimo naszych protestów
uderzają w wieko. Zrywanie pajęczyny. Wtenczas w krótkiej iskrze świadomości to, co uważamy za chaos, spostrzec możemy jako inny ład. Rozległy. Naturalny. We własnym postępowaniu rozpoznajemy wówczas siły destrukcji i ogarnia nas zwątpienie. Na chwilę. Po czym wracamy do zwykłych zajęć, ponieważ nie możemy wystąpić przeciw własnemu powołaniu, którym jest życie krzątacze. Krzątactwo należy do naczelnych kategorii ujmujących obecność w świecie. Jest sposobem bycia w codzienności. Ptaka, człowieka, owada, bez wyjątków. To nas łączy. Należymy do bytów krzątaczych i z tej racji wchodzimy w codzienność. Podobnie jak mrówka i żuk gnojak. Nie warto spierać się o procenty udziału, gdy rzecz jest niewymierna. Krzątactwo powołuje z nicości delikatną, męczliwą tkankę codziennego istnienia. Celem wysiłków krzątaczych jest walka o codzienne istnienie tworzone i odnawiane z każdą drobną czynnością. Żartów nie ma. Działanie niepodjęte pozostaje w obszarze nicości. A że codzienność z drobnych czynności jest tworzona, więc nie podtrzymywana przez nie, rzednie, słabnie i jakoś wycieka. Nie należy mylić krzątactwa z pracowitością. Możemy być leniwi, a i tak nie uwolnimy się od niego. Nie jest też ono pracą, bo nie buduje porządku społecznego, lecz egzystencjalny. Wprawdzie jako opozycję krzątactwa rozpoznajemy bezruch bezczynności, lecz chodzi tu nie tyle o leniwość, co egzystencjalne odrętwienie. Dziury, przerwy, pęknięcia wyżarte w dzianinie aktywności przez zniechęcenie czy ból. Drobne czyny nieudźwignięte, nie wstanie z łóżka, nie wyjście z domu, nie odbyta rozmowa. Gdy opadają nam ręce, siły zagłady szaleją w codzienności. Krzątactwo utrzymuje codzienność w niepewnym punkcie napięcia między istnieniem a nicością. Choć nie słyszymy odgłosów walki przetaczającej się tam i z powrotem, bierzemy w niej udział. Wszystkie nasze dzienne sprawy, miałkie, na pozór bezsensowne, pozbawione wagi, są jednak tym, przez co dane jest nam uczestniczyć w toczącej się walce ostatecznej. Drobne czynności krzątaczego bytowania, błahe gesty, obcinanie odrastających paznokci albo nakrywanie i sprzątanie ze stołu, jak się okazuje, mają poważne konsekwencje, bezwzględne, ostateczne, zimne. Krzątactwo osadza codzienność w metafizycznym porządku rzeczy, w którym istnienie konfrontowane jest z nicością. Cokolwiek robię, wdaję się w tę walkę. I nie unikam jej, kiedy nic nie robię. O to tu chodzi. Takie zmagają się siły czy strony. Więc nie tracimy czasu. Nie popełniamy błędu, oddając się krzątactwu. Nie ma wyboru. Ono przeprowadza nas na drugą stronę. Choć przecież nie wychodzimy poza nie. Taka jest treść dramatu. Dramat krzątactwa stawia nas stale w punkcie startowym przyszłych zdarzeń. Jakich? Nie wiemy. Znajdujemy się w momencie wiecznego początku, skazani na totalną niepewność. Smakować możemy wartość niepokoju i tajemnicy. Dzięki krzątactwu stale jeszcze wszystko jest możliwe. Lecz wystarczy zrobić tylko to, co i tak robimy. Czego nie zrobić nie możemy. Wejść w środek codziennego doświadczenia. Poddać się. Zdecydować na wypłaszczenie, nie pozostawiające cienia nadziei na nic. Skapitulować wobec elementarnych konieczności. Wówczas, gdy nie ma już mowy o fałszywych spekulacjach intelektu, mirażach dumy, złudzeniach wyobraźni maskującej nagi fakt nudy, wtedy, w tym ogołoceniu, codzienność odsłania zimną potęgę ostatecznych wartości. Gdy zrezygnowani przyznajemy, że nasze krzątactwo jest niczym, zaczynamy rozumieć,
że zawiera wszystko.